Witam, dzisiaj przedstawię Wam 13 ciekawostek o roku Lee. Zapraszam. Nazwa rok Lee pochodzi od gatunku muzycznego i jak łatwo się domyślić, chodzi o rock. Jest to także gra słowna, ponieważ imię Bruce Lee w języku japońskim wymawia się tak samo jak inny gatunek muzyczny, czyli blues. Ta gra słów jest kontynuowana z synem rocka i mowa tutaj oczywiście o metalu. Rock Lee był całkiem popularną postacią w Naruto, a przynajmniej początkowo. W pierwszej ankiecie zajął 6 miejsce, w drugiej 5, w trzeciej 8, a w czwartej 7. W pozostałych ankietach był już poza pierwszą dziesiątką. W podsumowaniu 6 pierwszych ankiet zajął ogólnie 9 miejsce z wynikiem 8614 głosów. Jego grupa krwi to A i urodził się 27 listopada. W pierwszym Naruto miał 13-14 lat i mierzył 158-162 cm wzrostu, przy czym ważył około 47 kg. W Shippudenie miał już 17 lat, mierzył 172 cm wzrostu i ważył 55 kg. Nie tylko nazwisko dzieli on z Bruce'em Lee, mają także takie same fryzury, urodzili się tego samego dnia, a nawet strój rocka był wzorowany na kombinezonie Bruce'a z filmu Gra Śmierci. Mało tego, uraz rocka Lee był podobny do tego Bruce'a Lee i obydwaj mieli już nigdy nie chodzić. Rock Lee jest tak pozytywną postacią, że posiada własny spin-off, który możecie znaleźć pod nazwą Naruto SD czy Rock Lee i Przyjaciele. Niektórzy nie przypadają za tym stylem, ale ja serdecznie polecam. Ukończył akademię w wieku 12 lat, a chuninem został w wieku 15. Twórca mangi był zaskoczony, że jego czytelnicy aż tak polubili rocka, ale jednocześnie był z tego powodu szczęśliwy, bo był jednym z jego ulubionych osób w uniwersum. Według databooków Lee chciałby rewanżu z Nejim, Sasuke oraz Garo, a także pojedynku na całego z Naruto. Nie wiem jak wy, ale ja bym chętnie zobaczył ich pojedynek na taijutsu. Ulubionym jedzeniem rocka jest ryż curry, natomiast tak jak jego mistrz, nie ma niczego, czego by nie lubił. Lee ukończył 61 oficjalnych misji, 25 rangi D, 21 rangi C, 4 rangi B, 10 rangi A i 1 rangi S. Początkowo Kishimoto chciałby Rock i Sakura mieli coś wspólnego, dlatego Rock ją lubił. Konkretnie chodzi o to, że pan krzaczaste brwi i różowo włosa reprezentowali ludzką słabość. Lee nie mógł formować czakry, w czym dobra była Sakura. Tymczasem była ona słaba w taijutsu, w czym dobry był Rock Lee. Jego hobby to intensywne treningi taijutsu. Zastanawialiście się, ile ciężaru nosił ze sobą Rock Lee podczas walki z Garą? Ja też nie. Nie zostało to oficjalnie nigdzie powiedziane, ale jeden z widzów, który jest astrofizykiem, postanowił to zbadać. Oczywiście tak jak napisał we wszystkich obliczeniach, nie jest on profesjonalistą od takich obliczeń, ale rzuca pogląd na to, ile mógł ważyć taki jeden ciężarek. Otóż ważył on 4600 kg. Tak, nie przesłyszeliście się, prawie 5 ton, a według tego pana mogły ważyć nawet więcej. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!